radio krakow Bo środa to taki dzień, szanowni państwo, kiedy zawsze się spotykamy, to taka dobra tradycja, by spotkać się z kimś z Katedry Gospodarki Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. Dzisiaj moim gościem i państwa gościem jest profesor Łukasz Mamica. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dobry. Porozmawiamy sobie o znaczeniu designu dla konsumentów i konkurencyjności przedsiębiorstw. Jeżeli to zabrzmiało jak temat wykładu, to informacja dla państwa, proszę się nie denerwować, bo na dobrą sprawę my konsumenci jako pierwsi mamy kontakt z designem. I też nie mówimy o designie w znaczeniu gadżetów. Tak jest. Chciałem zwrócić uwagę, że design to wszystko, co nas otacza, co zostało hmm. wyprodukowane w sposób przemysłowy, a więc e, krzesła, samochody, długopisy. Każdy ten przedmiot może być po prostu dobrze albo e, źle zaprojektowany i z jednej strony wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw, czyli mogą e, albo łatwiej, albo z większym zyskiem sprzedawać e, swoje produkty, no i wpływa też na e, jakość naszego życia, więc jest to coś, co, co dotyczy nas każdego dnia. Czyli design to można by powiedzieć, przepraszam za kolokwializm, panie profesorze, takie pazłotko. Jak kiedyś się mówiło, w które owinięty jest jakiś towar. Tak, aczkolwiek też nie chciałbym, żebyśmy postrzegali to jako ten element właśnie dodatkowy, taki, mm -hmm. który pojawia się w momencie, kiedy produkt już powstaje. Prawdziwy design zaczyna się na samym początku myśli projektowej. Czyli najpierw projektant zastanawia się, jakie funkcje powinien spełnić dany produkt, rozmawia, przygotowuje się i dopiero. Ta forma jest pochodną funkcji. Wtedy możemy mówić o prawdziwie efektywnym designie, a nie o stylizacji, która bardzo często jest tutaj mylona z właściwym projektowaniem. Stylizacja to niestety no, zjawisko negatywne. Mamy produkt, chcemy, żeby on bardziej atrakcyjnie wyglądał, ale tak naprawdę nie, nie podnosi to w żadnym stopniu jego funkcji. Dobrze sobie myślę, design to też forma komunikacji. Jak najbardziej, design dotyczy wielu aspektów. Tak? Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie organizuje co roku konkurs w zakresie projektowania i mówimy o designie graficznym, mówimy o, nawet o designie usług, a więc usługi mogą być również projektowane. Na co dzień korzystamy z różnego rodzaju aplikacji internetowych. Tak? Specjalni projektanci mają to tak zrobić, abyśmy mogli jak najbardziej sprawnie Intuicyjnie przejść przez ten, przez ten proces. Zatem, proszę Szanowni Państwo, bok Design absolutnie bokiem nie przechodzić, nie odwracać się, bo to prędzej czy później i tak nas dopadnie. Tak, znaczy na wzornictwo jesteśmy skazani, czy mm -hmm. chcemy tego, czy nie. To zresztą jest też taki obszar y, sztuki w pewnym zakresie, który jest najbardziej popularny. My sobie tego nie, uz nie uzmysławiamy często, natomiast y, poprzez to, że, że cały czas obcujemy y, z przedmiotami, y, no, mamy możliwość kontaktu z dobrze zaprojektowanymi y, rzeczami. I tutaj y, proszę zwrócić zwrócić uwagę na przykład w Krakowie jakiś czas temu była wystawa Rzeczypospolite, a więc najlepszych projektów, wystawy, które, w tak, które, które powstały w ciągu XX wieku. Tak? A więc one to są przedmioty użytkowe, natomiast one są już w sferze e, tego dziedzictwa kulturowego, które, e, które posiadamy. Tak? Są przedmioty, które są zaprojektowane kilkadziesiąt lat temu, i one według tego samego wzoru są produkowane e, obecnie. Tak? To też świadczy o tym, że dobry projekt broni się, e, ma swoją wartość, e, również tą kolekcjonerską. Design i pomysły kreatywne, to duże nadużycie połączenie tych dwóch. Nie. E, przemysły kreatywne mhm. e, to są wszystkie te, które opierają się na. E, Kreatywnym, kreatywnej zawartości na koncepcji. Wzornictwo po polsku design jest właśnie jednym z elementów przemysłów kreatywnych, bardzo ważnych, dlatego że on po pierwsze, tworzy miejsca pracy. Jak popatrzymy na przemysły kreatywne, to one tworzą znacznie więcej miejsc pracy niż pozostałe gałęzie przemysłu. Z tego punktu widzenia jest to ten obszar, który warto wspierać. Zatem wspierajmy i weźmy sobie do serca słowa pana profesora. Profesor Łukasz Mamica, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, był państwa i moim gościem, jak zwykle, w środę GAP w Radiu Kraków. Panie profesorze, dziękuję za czas. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.